Kilka tygodni temu informowaliśmy o interpelacji radnego Jacka Roszkowskiego dotyczącej pomysłu wybudowania ronda na skrzyżowaniu ulic Puławskiego, Chopena i Kowalskiego. Zdaniem radnego taka inwestycja pozwoliłaby kierowcom wyjeżdżającym z Chopena i chcącym jechać w kierunku centrum, uniknąć nadrabiania kilkuset metrów do zawrotu na wysokości Armii Krajowej i Pileckiego. W odpowiedzi na tę interpelację prezydent Subok zasadniczo wykluczył rozwiązanie wiązanie w postaci ronda, które wymagałoby nie tylko prac drogowych, ale także znaczącej przebudowy infrastruktury podziemnej. Nie znaczy to jednak, że układ komunikacyjny pozostanie bez zmian. Miasto Suwałki posiada kompletny projekt przebudowy ulicy Pułaskiego, obejmujący również skrzyżowania z ulicami Chopina i Kowalskiego. więcej Projekt posiada prawomocne zezwolenie na budowę. Według niego skrzyżowanie Pułaskiego i Kowalskiego zostanie przebudowane w sposób pozwalający na zawracanie na głównej arterii w kierunku południowym. Nowe skrzyżowanie zostanie też wyposażone w sygnalizację świetlną. Jednak coś za coś z ulicy Pułaskiego nie będzie już można skręcić w Chopina. Wjazd na tę ulicę odbywał się będzie przez Pileckiego. Wyjazd z niej będzie możliwe. Prezydent Rankiewicz w odpowiedzi na interpelację podkreślił, że przebudowa ta nie zostanie zrealizowana w 2020 roku z uwagi na inne, pilniejsze inwestycje.